Dzień dobry, chwała Bogu. Skorzystam z prawa gościnności, zanim przejdę do Słowa Bożego. Daniel. Petarda po prostu. Chłopie, petarda, jak grasz na tym kajonie. W ogóle jesteś dla mnie odkryciem obecnego pobytu w Bielsku. Nigdy się nie zmieniaj. Bądź młodym mężczyzną, później bądź dojrzałym mężczyzną, ale nie zatrać tej petardy z serca, tej dzikości, dzikiego Bożego serca. Jest w ogóle taka książka, którą Ci polecam. Macie ją w księgarni, bo widziałem, że ją macie. Właśnie o takim tytule. Z Bożym sercem. Na pewno Ci doradzą, ci, co tam usługują w księgarni. I służ Panu Bogu i będzie wszystko dobrze. Petarda, naprawdę. Tytuł dzisiejszego kazania i w ogóle jakby historia tego kazania jest taka, że kiedy tu przygotowywałem się do konferencji młodzieżowej, wiedziałem już też, że w niedzielę usłużę Wam albo u Was. Obiecałem sobie, że żadnych takich trudniejszych tematów, bo jadę w ogóle nie do swojego zboru. Trzeba powiedzieć spokojne, takie normalne, stonowane kazanie, nie naruszać żadnych przestrzeni. I miałem tam przygotowane takie, że tak powiem, bezpieczne kazanie. I wczoraj podczas tej konferencji młodzieżowej, pod koniec tej konferencji młodzieżowej, w wyniku jakby rzeczy, które tu miały miejsce, dobrych rzeczy, taką wyraźną miałem jakby odczucie Boże, że a to nie jest jakby gościnny występ i ty nie jesteś jakby gdzieś tam u kogoś z Boże, tylko wiecie, no to jest jakby tylko odległość jakby Tarnowskie Góry, Bielsko, Bielsko-Tarnowskie Góry. My jesteśmy jedną rodziną, jakby wszyscy tu razem, jakby w ogóle to jest to, co uważam, że powinno nas wyróżniać na tle innych denominacji, że tu nie ma takiego podziału na zbór stamtąd, zbór stamtąd, zbór stamtąd. My jesteśmy tu wszyscy razem. Jesteśmy rodziną, ja jestem u swoich, wy jak jesteście w Tarnowskich Górach, to jesteście u swoich, to dotyczy oczywiście też pozostałych zborów, choćby tutaj dzisiaj jest z nami pastor z Jarosławia, czy z Inowrocławia, czy z wielu innych miejsc, gdzie HWE w tej chwili jest. No i jakby postanowiłem, że wrócę się, że już wiem, jaki temat chcę dotknąć. Ale wiecie, to jest zawsze taka niepewność usługującego, czy to, co sobie tam pomyślałeś, czy to nie jest twoje wewnętrzne jakieś przekonanie, czy to na pewno Pan Bóg jakby za tym stoi. Słuchajcie, dzisiaj jak mówiliście świadectwa i jak tu brat dzielił się później słowem wstęp, to potwierdzenie po raz kolejny jakby nabożeństwo ułożyło się w taki ciąg wydarzeń i ciąg, który doprowadza nas w pewnym nauczaniu i Bóg ewidentnie chce coś do nas wszystkich powiedzieć. No i chwała Bogu, jeśli posłuży się tym kazaniem. Tytuł tego kazania jest taki troszkę przewrotny. Czyżby Bóg się spóźnił? Ze znakiem zapytania na końcu. I teraz skąd tytuł? Zgodnie z nauką Bożego Słowa czasami powtarzamy sobie taki tekst, ale on niestety czasem staje się sloganem, zaraz się wszystko wyjaśni. To nie jest slogan, co ja za chwilę powiem, to jest prawda z Bożego Słowa, ale w naszym życiu czasem staje się to sloganem, bo niewłaściwie rozumiemy, co mówimy i dlaczego Biblia tak mówi. Otóż czasami powtarzamy sobie takie słowa, Bóg się nigdy nie spóźnia. Zdarzyło się wam? Zdarzyło, nie? Każdemu się jakby zdarza. I z całą pewnością zdarzyło się wam użyć tego sformułowania również jako slogan, bo każdemu z nas się to zdarza i przytrafia. Więc jeszcze raz, jakby, czy prawdą jest, że Bóg się nigdy nie spóźnia? Amen? Amen. Jakby, okej. Okay. Tylko, że my czasami nie rozumiemy tej prawdy. Czasami ona jest przez nas niewłaściwie interpretowana. Rozumiemy ją niewłaściwie i bardzo często jako duszpasterz spotykam się z taką sytuacją, że ta prawda zachwiała czyjąś wiarą. Ponieważ on coś bardzo mocnego przeżywał,
przeżywał jakieś doświadczenie, uchwycił się tego, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Powtórzono mu to wiele razy w Kościele, zaświadczono mu na ten temat, ale ta niewłaściwa interpretacja, niewłaściwe zrozumienie tej prawdy, brak przecinka w tej prawdzie spowodował, że temu komuś w jego odczuciu Bóg się spóźnił, w związku z czym Bóg nie jest prawdziwy, w związku z czym zawaliły się fundamenty jego wiary, w związku z czym wszystko, co do tej pory przeżył z Bogiem, rozsypało się jak domek z kart. W związku z tym cała miłość do Kościoła, pewność Kościoła rozsypała mu się. Fundamenty zostały zachwiane i ten ktoś przechodzi coś, co nazywamy kryzysem wiary. I dokładnie tak jest. Bardzo często ta prawda, niewłaściwie zrozumiana albo niewłaściwie wytłumaczona, niestety jest wykrzywiona i dochodzi do poważnych kryzysów wiary. Kiedy wydaje nam się, że Bóg się spóźnił, ponieważ nie spełnił naszych oczekiwań, ponieważ nie zrealizował naszego planu. Co to oznacza, że Bóg się nie spóźnia? Ponieważ mieliśmy pewien scenariusz i w tym scenariuszu zakładaliśmy, że do tego miejsca i w taki sposób przyjdzie Bóg, stało się inaczej, no i jest kryzys wiary. Poruszymy sobie dwa fragmenty Bożego Słowa. Oczywiście będziemy jakby w przestrzeni całości Bożego Słowa i w kontekście całego Słowa, ale skupimy się na dwóch fragmentach Bożego Słowa, wcale niełatwych fragmentach Bożego Słowa. W ogóle te fragmenty są bardzo często poruszane przez tych, którzy jakby chcą zaburzyć nasze pojęcie Boga, albo na przykład uważają, że Biblia jest pełna nieścisłości, że jest niespójna, że nasza wiara jest niespójna. Pierwszy fragment to będzie Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Otwórzmy sobie na Ewangelii Łukasza, na 7 rozdziale, kto ma Boże Słowo, kto nie ma ze sobą Bożego Słowa, niech się zastanowi, po co tu przyszedł. Więc Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od pierwszego wersetu. Zrobimy sobie wprowadzenie. Będziemy za chwilę przyglądać się bardzo słynnej postaci opisanej w Słowie Bożym, to jest Janowi Chrzcicielowi. Bardzo trudnej sytuacji, która wystąpiła w życiu Jana Chrzciciela, bardzo powiązanej z tym właśnie, z tą prawdą Bożego Słowa, która czasem jest wykrzywiona i staje się sloganem, czyli Bóg się nigdy nie spóźnia, no bo przyjrzymy się wydarzeniom, które się kończą tragicznie z punktu widzenia Jana Chrzciciela. On traci życie. Ale zrobimy sobie wstęp. Kim jest Jan Chrzciciel? Na pewno wiemy z Biblii, że to jest bliski krewny Pana Jezusa. Że to nie był przypadkowy jakby człowiek w tej historii. Możemy dojść do wniosku, nie możemy tego w 100% jakby przedstawić, ale możemy dojść do wniosku, że pomiędzy Janem Chrzcicielem a Jezusem Chrystusem w dzieciństwie musiała być jakaś zażyłość, jakaś relacja. No czytamy, że jeszcze zanim się narodzili, to te matki się tam znały, pozdrawiały, te słynne spotkanie Elżbiety z Marią. Ciężko też jakby nie zauważyć, że i pierwsze zajście w ciążę, czyli Elżbiety, no i te drugie najsłynniejsze w historii świata zajście w ciążę, czyli Marii, no było nietuzinkowe, nie? Więc jakby na pewno ich mogło łączyć, na przykład jak to dzieci mają w zwyczaju, pewnego dnia siadają się, zastanawiają, skąd ja tu się to w ogóle wziąłem, nie? Wyobraźcie sobie tą historię. Siedzi mały Janek, siedzi mały Jezus i się zastanawiają, skąd ja się tu wziąłem. I teraz weź im opowiedz to. Weź im to wytłumacz. Przecież to jest w ogóle mega historia. No więc myślę, na podstawie jakby tego to wnioskuję, że oni nie byli sobie obcy. Kiedy Jan Chrzciciel chrzci ludzi w Jordanie, kiedy dzieją się bardzo ważne rzeczy, kiedy mytstwa zaczyna nabierać nowego znaczenia, kiedy
Żydzi zaczynają rozumieć pewną głębię, której wcześniej nie rozumieli. Faryzeuszom to nie pasuje. Jan Chrzciciel wyraźnie jakby mówi na temat upamiętania, na temat przybliżającego się Królestwa Niebieskiego. Wyraźnie mówi, że nie wystarczy strach przed Bogiem, nie wystarczy obawa przed końcem świata, że świadectwem wiary nie jest obawa, co się jutro wydarzy. On mówi, że nie o to chodzi, żeby cię ktoś ostrzegł przed nadchodzącym gniewem Bożym. I kiedy w pobliżu jest Jezus Chrystus i zbliża się do swojego chrztu, to w moim zrozumieniu tego fragmentu Jan nie dostaje żadnego objawienia z nieba, tylko on doskonale wie. I on przedstawia pewien fakt. Oto idzie Baranek Boży. On wie, kto idzie. On widział Jezusa w akcji. On był przy Nim. On Go obserwował. On Go widział. On doświadczał tego, jak Jezus Chrystus nie popełnia żadnego grzechu. On to wiedział. Oczywiście jest to tylko moja jakby interpretacja tych wydarzeń, ale myślę, że uzasadniona. No i teraz dzieje się jakby cała akcja. Jezus zostaje ochrzczony, przyznaje się do Niego sam Bóg z nieba. Nie da się tego nie zauważyć, no bo rozlega się głos. Oto mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. No nie da się tego faktu przeoczyć. Nie da się przeoczyć faktu, że Duch Święty zstępuje jakby gołębica. Nie da się przeoczyć faktu, że wszyscy wyznawali swoje grzechy. Chrystus nie wyznał grzechów, bo ich nie miał. Tylko został zanurzony, wynurzony i odbył się chrzest. Nie da się tego wszystkiego przeoczyć. Mało tego, nie da się przeoczyć tego, co zaraz później się dzieje. Wielkich cudów, wielkich znaków, które towarzyszą Jezusowi Chrystusowi, towarzyszą Ewangelii wokół Jezusa Chrystusa. Jezus się staje w pewien sposób osobą rozpoznawalną, osobą znaną, osobą słynną w pewien jakby sposób. Nie mam na myśli, że staje się celebrytą, tylko że wszyscy o Nim mówią, czyli staje się celebrytą. Dobra, jakby mam to jakby na myśli. Jedni Go kochają, drudzy Go nienawidzą, ale w zasadzie nie ma wokół Niego ludzi obojętnych. Nie spotykamy w Słowie Bożym, pierwsze słyszę, kto? Jaki Jezus? Nie ma takiej postawy. Albo Go nienawidzą i chcą Go zabić, albo idą za Nim i chcą Go słuchać. Chcą się od Niego uczyć, chcą od Niego czerpać. Super, nie? A Jan trafia do więzienia. A po tych wszystkich wydarzeniach Jan trafia do więzienia. Za co? Za głoszenie prawdy. Za to, że nie ugiął się. I teraz jesteśmy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Mija około roku od wydarzeń, które przed chwilą opisałem. A gdy skończył wszystkich słów swoich do słuchających go ludu, wszedł do Kafernaum. Oczywiście Jezus. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili Go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś Mu to uczynił. Mamy pierwszy przypadek wykorzystania znajomości w historii jakby Ewangelii. Nie? Setnik zna się z dostojnikami żydowskimi. Starsi żydowscy mówią i powołuje się na nich i oni przychodzą i załatwiają sprawę. I jakby słusznie mówią, że ten człowiek jest godny tego, żeby Chrystus to dla niego uczynił. I mniejsza o te znajomości. Kogokolwiek oni by przynieśli w tej sprawie do Jezusa, to byłoby to zdanie prawdziwe. Nie ma takiego człowieka, który nie byłby godny tego, żeby Jezus mu pomógł. Nie można aż tak nisko upaść. To jest bardzo ważne, że nie da się żyć tak świętym życiem, żeby być godnym Jezusa, ale nie można też tak nisko upaść, żeby przestać być godnym Jezusa. To jest Jezus i koniec.
I dalej czytamy, że Jezus poszedł z nimi, miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. I to jest piękny przykład tego, że Jezus się nie spóźnia, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Otóż ktoś godny Jezusa, ktoś, kto nie był Żydem, nie był nawet prozelitą, ale jakby miał wiele wspólnego z tą historią, wybudował im synagogę. Przede wszystkim wynika z tego fragmentu, że nie walczył z nimi, ani przeciwko nim, nie walczył z Bogiem Izraela. Starsi Izraela jakby podnoszą jakby tą sprawę przed Jezusem. Mało tego, ten człowiek jest na tyle pokorny, że będąc kimś naprawdę dużym w tamtych czasach, bo bycie setnikiem to było coś. On wie, że musi w tej historii zachować pokorę. On wie, że on nie wypowiada tego kurtuazyjnie, tylko on rozumie to, że spokojnie, ja rozumiem zasady. Ja wiem, kim ja jestem w tej historii. Ja wiem, że jestem setnikiem, ale wiem, że ty jesteś Jezusem. Jezus zwraca na to uwagę, mówi, że tak poukładanej wiary w całym Izraelu nie znalazł. W moim odczuciu on nawiązuje do tych starszych żydowskich, bo to też był ktoś w tamtych czasach, ale im się wydawało, że skoro są kimś, to mają do wszystkiego dostęp, że już nie ma Pana nad nimi. To jest ta różnica między setnikiem a starszymi żydowskimi. To jest ten przytyk, o którym mówi Pan Jezus. Takiej wiary nawet w Izraelu nie znałem. Oni jeszcze nie dochodzą do domu, a ten sługa tego setnika zostaje uzdrowiony. Piękny, klasyczny przykład. Bóg się nigdy nie spóźnia. Sprawa załatwiona od ręki. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy przybliżyli się do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I poszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. I znowu, nieprawdopodobna historia, niesamowita historia. Napisane tu jest wprost, że wynoszono zwłoki zmarłego, który był jedynym synem tej kobiety. To jest gruba sprawa, dlatego że nie umarł tylko on, ale oprócz tego, że umarł on, za chwilę umrze ona, bo nikt się nią nie zajmie. Takie są czasy. Pierworodny syn umiera, nie ma w tej historii noszącego go ojca, więc nie ma już ojca, nie żyje ojciec. Ta kobieta jest skazana na bardzo ciężką sprawę, dlatego Kościół tak mocno kładł akcent na pomaganie wdowom. To uciekło jakby poza Kościołem. Ona płacze z powodu syna, ona płacze na pewno też nad swoim losem. Jezus użala się nad nią, Jezus pochyla się nad nią, dokonuje nieprawdopodobnego cudu, cudu, którego się nie da przeoczyć, nie da się wytłumaczyć, nie da się rozjaśnić, nie da się nie zauważyć. Otóż podchodzi do zwłok i wydaje polecenie zwłokom: wstań. I ten chłop zaczyna żyć, wstaje, funkcjonuje normalnie. Jest nie tam, tak jak to w tych dzisiejszych YouTube'owych skeczach, 50% uzdrowienia albo 20% uzdrowienia, tylko tu czytamy, że ten chłop wstaje i funkcjonuje normalnie, zaczyna normalnie mówić. Tak jakby nie było tej śmierci. Koniec. On wstaje, funkcjonuje, on do roboty idzie. Jakby gdybyśmy to dzisiaj
przeżywali. I oddaje go matce. I czytamy dalej, no i znowu, Bóg się nie spóźnił, zgoda? Nie doszło do finalnych wydarzeń, czyli pochowania tego syna, trudnej sytuacji tej kobiety. Bóg się nie spóźnił, przyszedł w porę. Tak to zazwyczaj rozumiemy. Wspaniały cud. Czytamy dalej niesamowite słowa. Lęk ogarnął wszystkich. No bo się skończyły żarty. Słuchajcie, można mówić, że z tą wodą i z tym winem to jakaś sztuczka była. To w ogóle się jakoś gospodarz umówił z biesiednikami i kuglarska sztuczka. Można mówić, że no miał gorączkę, chorował, kasłał, smarkał. No i się tak zdarzyło, że akurat ten powiedział, że będzie uzdrowiony i w tym czasie przeszła gorączka. No taki zbieg okoliczności. Ale kończy się zbieg okoliczności, kiedy trup ożywa. No kończy się możliwość wytłumaczenia wszelakich historii, kiedy dochodzi do zmartwychwstania jakiegoś człowieka. To się kończą jakby możliwości umniejszenia tego, co się stało. I jeżeli ktoś nie jest prawdziwy i szczery przed Bogiem, no to go lęk dopadnie. No to się musisz zastanowić, że igrasz z samym Bogiem. Dlatego lęk ogarnął tych wszystkich ludzi. Ten lęk spowodował, że oni wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. To jest bardzo poważne wyznanie wiary. Tu się bardzo dużo zmienia w tym miejscu i w tym momencie. Oni zajarzyli, że Mesjasz przyszedł. Oni zrozumieli, że Immanuel, Bóg z nami, stał się rzeczywistością. Oni zrozumieli, że pośród nich jest Boży Syn. Dlatego, że nikt takich cudów robić nie może, jeśli Bóg z nim nie jest. Być może to wydarzenie było jednym z wydarzeń, które przyczyniły się do tego, że Nikodem, ten słynny Nikodem, otworzył oczy i doszedł do wniosku, że skończyły się żarty. I wtedy dopiero Pan Jezus się stał na maksa sławny. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Już nie było nikogo, kto nie znał Jezusa Chrystusa. Już wszyscy wiedzieli, kto to jest Jezus Chrystus i co tam się dzieje, co tam się wyprawia. A Janek siedzi w więzieniu. On to wszystko po części rozpoczął. On miał w tym duży udział. On był kimś ważnym. On był kimś, kto był przy Jezusie, zanim to było modne. On od początku, jakby można powiedzieć, musiał być uczniem Pana Jezusa. Widział, co Jezus robi, i to zanim inni widzieli. W zasadzie on się jeszcze nie narodził, a już był pełny ducha i już w jego życiu zafunkcjonowało: pójdź za mną, dlatego że nie ma innego polecenia od Ducha Świętego, jak pójdź za mną. I siedzi w więzieniu. Tam się dzieją takie rzeczy. Sługa setnika zostaje uzdrowiony. Ktoś wstaje z martwych. Wina na weselu nie brakuje. No heca na całego. On siedzi w więzieniu. On siedzi w więzieniu i tak uczciwie spojrzawszy. Zachwiała się jego wiara? No jak myślicie? No pewnie, że się zachwiała. Twoja by się nie zachwiała? Moja by się nie zachwiała? No pewnie, że to jest niekomfortowa sytuacja. No pewnie, że to jest ciężko sobie wytłumaczyć. No pewnie, że on zaczął mieć znaki zapytania. Na pewno to jest Mesjasz? Takie rzeczy się dzieją, a siedzę w tym więzieniu? Tak to miało wyglądać? No ale Bóg się nie spóźni. Na pewno przyjdzie i mnie wyswobodzi z tej historii. Przecież Bóg się nigdy nie spóźnia. Musiało to tak wyglądać. Twoja i moja historia, gdybyś był w tamtym miejscu i w tamtym położeniu, też by tak wyglądała. Ja spotykam od czasu do czasu ludzi, którzy mówią: ja jestem takim bohaterem wiary, żeby mną to nie wzruszyło. A potem jest byle pruknięcie w jego życiu i pozamiatane. Na pewno to nie jest komfortowa sytuacja. Mało tego, 18 werset.
i donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Chłop siedzi w więzieniu, czeka na wyrok śmierci. Grubo jest. Przychodzą uczniowie. Ty słyszałeś, co Jezus zrobił? Uzdrowił sługę setnika. A ty słyszałeś, co on zrobił? Spowodował, że człowiek wstał z martwych. A ty nie widzisz, że ja siedzę w więzieniu? Przecież to nie jest komfortowa sytuacja. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. Spóźnisz się, czy się nie spóźnisz? Uratujesz mnie, czy mnie nie uratujesz? Pomyliłem się w tej historii, kim ty jesteś, czy się nie pomyliłem? Pytam się ciebie. Odpowiedz na proste pytanie. Jesteś Mesjaszem, czy nie? To mniej więcej ma taki wydźwięk. I gdybyśmy nie znali dalszej części historii, jakby to było po naszemu? Myślę, że to by było tak. Uczniowie wrócili do Jezusa i Pan Jezus mówi, powiedz Janowi, że wszystko jest pod kontrolą. Powiedz mu, że ja jestem Mesjaszem. Ja go zapewniam, że ja jestem Mesjaszem. Jutro przyjdę z odsieczą. Dzisiaj chwilowo nie miałem czasu, bo byłem tam czymś zajęty, ale jutro z samego rana ruszę z odsieczą. Powiedz mu, żeby usiadł w kącie więzienia, zaśpiewał ze trzy psalmy, a aniołowie przyjdą i rozsadzą cele. Powiedz mu coś takiego. Tak byśmy to mniej więcej budowali, zakończylibyśmy to i żył długo i szczęśliwie. Tak by było. Tak by było? No uczciwie, byłoby tak? Pasuje taka historia? Odpowiada nam? Pewnie, że nam odpowiada. No. A teraz trzeba Boże Słowo otworzyć i skończyć z baśniami. A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. Inaczej mówiąc, przyszli i Jan się pyta, czy ty się w końcu ruszysz, czy też ty się spóźnisz w tej sprawie. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I Pan Jezus dalej swoje. Ten siedzi w więzieniu, a Pan Jezus w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień. Wielu uwolnił od duchów złych. Wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Dalej się dzieją cuda. Jan dalej siedzi w więzieniu. I odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Inaczej mówiąc, Pan Jezus mówi tak. Idźcie i powołajcie się na Pisma. Przecież On je zna. Jego wiarę, Jego kryzys, Jego znaki zapytania, Jego historię, Jego przeżycia, Jego trud, Jego cierpienie, Jego bolesne doświadczenie, wszystko, co On przechodzi, On ma sobie wytłumaczyć Pismem. On ma poszukać odpowiedzi w Piśmie. Pismo zapowiedziało, że gdy Mesjasz przyjdzie, to ślepi odzyskają wzrok. I powiedzcie mu, że ślepi odzyskują wzrok. Pismo zapowiedziało, że chromi będą chodzić. I powiedzcie mu, że chromi chodzą. Pismo zapowiedziało, że trędowaci zostaną oczyszczeni. I powiedzcie mu, że trędowaci zostali oczyszczeni. Pismo zapowiedziało, że głusi będą słyszeć, umarli będą wskrzeszani i ubogim będzie opowiadana Ewangelia. I powiedzcie mu, że to widzicie, tego doświadczacie i że to się wypełnia na waszych oczach. Niech go uratuje pewność i zaufanie wynikające z tego, co mówi Pismo, a nie z tego, co on sobie obmyślił, a nie z jego planu na tą historię, nie z tego, jak on by chciał, żeby to zafunkcjonowało.
I dalej bardzo ciekawe słowa. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. I teraz, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy my się gorszymy Jezusem Chrystusem? Wtedy, kiedy On nie spełnia naszych oczekiwań. Wtedy, kiedy my mamy jakiś plan na to, jak Bóg ma się zachować, jak Bóg ma rozwiązać tą sytuację, jak to należy wymierzyć sprawiedliwość, jak to należy zakończyć świadectwo, które akurat przechodzę, jaki to powinien być finał historii, której akurat doświadczam, a Pan Jezus robi inaczej. Ma inny plan. Ma inny pomysł na zakończenie tej historii i w zupełnie inny sposób rozumie, że się nigdy nie spóźnia. No i my zaczynamy się wtedy gorszyć. Zaczyna nam to nie pasować. Zaczynamy szukać jakiegoś rozwiązania, jak to jest, że to nie jest tak, jak ja sobie obmyśliłem i sobie wyjaśniłem. Bardzo często, to nie jest w naszym przypadku więzienie, ale bardzo często słyszę taką historię, że ktoś kogoś coś gdzieś tam okradł i Bóg mi odda. I nie oddał. I to nie, albo oddał, ale nie w pieniądzach. Albo nie podwójnie. Albo wcale. Albo za chwilę cię znowu okradli. No i co? A daj ty mi spokój z tym całym Jezusem Chrystusem. To jest to zgorszenie. Pismo nigdzie nie obiecało, że jak cię okradną, to Bóg przyniesie dwa razy tyle do twojego domu. Nie na tym polega odpowiedź Boża. Nie musi na tym polegać. Choćby w tysiącu przypadkach tak się zdarzyło, w twoim wcale nie musi. To jest ten werset. I teraz dalej. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale co wyście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Okazuje się, że Pan Jezus mówi, że wcale jakiś dobrobyt, wcale jakieś takie ludzkie plany, wcale jakiś taki ludzki pomysł na to wszystko nie jest uwiarygodnieniem sługi Bożego. Wcale bzdurą totalną jest takie iście w tą stronę, że albo on wszystko ma, albo nie jest sługą pańskim, no bo przecież Bóg musi błogosławić. I on mówi, no to są tacy tam w królewskich szatach, królewskich tam komnatach, a to jest prorok, prawdziwy prorok. To jest ten zapowiedziany, ten, który utorował drogę przede mną. Ciężki robotnik, sługa Boży, który siedzi w więzieniu. I co żeście chcieli pooglądać? O co chodziło? Sługa Boży miał jakby być tak błogosławiony? O, tego szukaliście? To jest mniej więcej taka wypowiedź Pana Jezusa. I to by się przydało niektórym dzisiaj tak na czerwono, na żółto, na zielono w tej Biblii pokreślać. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. On mówi wyraźnie, Jan to jest ktoś duży. A potem mówi, że nawet Kurylas i Kwiatkowski, i Pisowicz są i tak więksi od Jana Chrzciciela i każdy z was. Bo on mówi tak. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym, więc i tak pokora była, najmniejszy, dlatego Kurylas. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Dlaczego? Bo Jan mógł się oprzeć na pismach. Ja dodatkowo mogę się oprzeć na tym, że Pismo, Słowo, Duch Święty zamieszkał we mnie. Ta relacja jest jeszcze głębsza, jeszcze większa. Kiedyś potrzebowali pośrednika, który coś wytłumaczył, objaśnił. Dziś Chrystus mieszka w nas, a przynajmniej winniśmy iść w tą stronę, żeby mieszkał w nas. I on mówi, to jest bardzo duży ktoś, zapowiedziany, bardzo ważny, ale najmniejszy w Królestwie Bożym, nowonarodzony chrześcijanin, będzie większy niż ten ktoś, bo ja zamieszkam w nim. To dopiero będzie
błogosławieństwo. I dalej. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli chrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? I czytamy dalej z przymrużeniem oka. Następnie Pan jednak przyszedł do tego więzienia, uratował Jana Chrzciciela i mamy to oczekiwane zakończenie i żył długo i szczęśliwie. Nie. Jana Chrzciciela w 32 roku ścięto. Ścięto go tylko dlatego, że nie spodobało się to, co powiedział na temat ponownych małżeństw. I go po prostu ścięto, zabito. Jezus go nie uratował z tego więzienia. Nie przyszedł z odsieczą. Nie wysłał nikogo. Mało tego, nic nie wiemy z Biblii, a ponieważ nie wiemy z Biblii, więc możemy to powiedzieć jako pewnik, nie wyniesiono potem Jana Chrzciciela. Jezus nie podszedł i nie powiedział, Janie, wstań. Nie, po prostu zmarł. No i powstaje pytanie, czemu Bóg do tego dopuścił? Teraz wam zdradzę tajemnicę wszechświata i największą głębię duchowość, jaką można z siebie wykrzeszać. Skupieni? Tak? Bo odpowiem na to pytanie. A wiem, że wielu próbowało. Skupieni? I przyjmijcie to jako dogmat, ok? Nie wiem. Koniec dogmatu. Nie wiem. Biblia tego nie tłumaczy. Nie jestem adwokatem Pana Boga. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ta historia się tak nie kończy. Jakbym chciał, żeby się skończyła i prawdopodobnie ty też. A już na pewno Jan by chciał, żeby ona się tak skończyła. Nie wiem tego. Po prostu tego nie wiem. Ale wiem, że Bóg jest dobry. Wiem, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Wiem, że w tej historii też się nie spóźnił, chociaż jej do końca nie rozumiem i nie wiem, dlaczego ma taki finał. I drugi trudny fragment. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Ten jest jeszcze ciekawszy. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Jan to jest w ogóle hit, ale jest w ogóle ewangelista, bomba. Pokora, level hard. Jan pisze o sobie, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa. To sformułowanie spotykamy tylko w Ewangelii Jana. To jest w ogóle szczyt pokory przed Bogiem. Niech sam o sobie napisać Jan, umiłowany uczeń Chrystusa. Podpisano Jan. On wziął wzór bezpośrednio od Mojżesza, bo Mojżesz sam się nazwał najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi. Sam se to napisał. Są w ogóle hity z Ewangelii i story. No i Jan opisuje historię Łazarza, a w zasadzie historię Marii i Marty. I oczywiście historię, jak się Pan Bóg nie spóźnia. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Arcyfajna sytuacja. Maria, ta Maria, która jest słynną Marią, o której pokolenia będą opowiadać i to nie chodzi o jego matkę, tylko chodzi o tą, która go namaściła tym flakonikiem, za który można było pół Izraela wyżywić. Cała sytuacja się tam dzieje. W tej historii, jest jeszcze Marta i to jest ta Marta, która krzątała się i załatwiała zamiast słuchać i ta Maria, która słuchała zamiast się krzątać. Jakby... I w tej historii jest jeszcze przyjaciel Pana Jezusa, Łazarz. I Łazarz się rozchorował. I czytamy, że te dwie wysłały do Jezusa informację, że Łazarz zachorował. Jak myślicie, na co liczyły? No, że natychmiast Jezus przybędzie z odsieczą. Przecież to jest proste. Przecież dokładnie my tak robimy, jak na przykład nasze dziecko albo nasz przyjaciel choruje i modlimy się, Boże, dotknij tego człowieka. To na co liczymy?
No na uzdrowienie, na to, że natychmiast Pan Jezus się zajmie tą sprawą. No liczysz na to, jak się modlisz? Jak nie, to się przestań modlić, bo to nie wiem, po co się modlisz. No liczymy na to, zgoda? One też na to liczyły. I się przeliczyły. I czytamy dalej. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć. Na bank, nie? Tam potem z końca wynika. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jak rozumiesz to zdanie wprost? No, że on nie umrze. Nie da się tego inaczej rozumieć. Ja wiem, że my mamy wyjaśnienie tej historii i za chwilę będziemy je omawiać, ale gdybyś był w tym miejscu w tej historii i byś usłyszał to zdanie, prosząc o uzdrowienie, to co byś zrozumiał? No, że Bóg się nie spóźni, że On nie umrze, spokojnie, easy, wyjdzie z tego, tak? No tak byś to rozumiał? No tak byś to rozumiał, tego się nie da inaczej rozumieć. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Nie da się tego inaczej rozumieć. A gdy usłyszał, że choruje, natychmiast zebrał się, pobiegł tam uzdrowić tego przyjaciela. Nie. Niezręcznie się robi, ale nie. Jeszcze raz. Jezus miłował Marię i Martę i Łazarza. A gdy usłyszał, że ten choruje, inaczej mówiąc, usłyszał prośbę: Panie, Łazarz choruje, przyjdź i uzdrów. Został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Przejął się po całości. No, zachowałbyś się tak? No nie, ja też nie. Natychmiast bym ruszył z odsieczą. Proste. Ale czytamy, że Pan Jezus został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem natychmiast zabrał się do roboty. No nie. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Na spokojnie. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamieniować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Oni tak chyba nie do końca kumają, o co chodzi, więc Pan Jezus ciągnie temat. Wtedy rzekli uczniowie do Niego: Panie, jeśli zasnął, znowu będzie zdrów. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Jezus wie, że Łazarz umarł. On wie, że już nie idzie z misją uzdrowienia, bo on już nie żyje. Tam w ogóle znaczenie ma to, że on nazywa to snem i to jakby kończy wszelkie dywagacje, co z duszą po śmierci, bo ja nie wiem, jak wy macie, ale mnie dusza nie opuszcza, jak śpię. W sensie ona jakby, ja nie lewituję duszą gdzieś tam w zaświatach, kiedy sypiam, tylko ona jest integralną częścią mnie, nadal jest mną, potem się budzę. I tak Pan Jezus podchodzi do śmierci. Wtedy to rzekł Jezus im wyraźnie: Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Rzekł wtedy Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Hit, nie? Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. Czemu to jest ważne, że od 4 dni w grobie? Bo on na bank nie żyje. Na 100%. Nie ma mowy o pomyłce. Wtedy nie było takiej aparatury, nie było tam tych wszystkich stetoskopów, EKG i innych gadżetów. Trzeba było przeczekać pewien czas. Jak w tym czasie jakby nie wstawał, no to nie żyje, jest zimny i koniec. Nie? To na bank jakby nie żyje. I znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy około 15 stadiów i przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był,
Gdybyś zareagował, gdybyś się zachował tak, jak powinieneś się zachować, gdybyś posłuchał, gdybym naprawdę była dla ciebie bliską osobą, gdyby naprawdę Łazarz był twoim przyjacielem, gdybyś miał serce w tej historii, gdybyś szczerze kochał, gdybyś szczerze miłował, gdyby ci to nie zwisało, co się tu dzieje. Gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. W tym zdaniu jest pełno pretensji. Pełno pretensji. Tu się zachwiała wiara. Tu jest zgrzyt. Tu się Bóg zwyczajnie spóźnił w zrozumieniu tej kobiety. Czemu? To jest kobieta, która się cały czas krząta, cały czas działa. Ona cały czas lata. Ona wszystko musi mieć posprzątane, wychuchane, wygwizdane, podane, zalane, wyczyszczone. To jest w ogóle jakby jej sens istnienia. Bieganie, jak pszczoła w ulu. Po prostu musi, jak trudnia taka. Wszędzie jej pełno. I ona w ogóle nie ma czasu słuchać słów Pana. Wiemy to z poprzednich wydarzeń. Ona jakby nie ma czasu usiąść i posłuchać Bożego Słowa. I to jest sytuacja wielu z nas. Jesteśmy tak zajęci krzątaniem się, że nie mamy czasu posłuchać słów Pana. Nie mamy czasu trochę postudiować Pism i pobudować swojej wiary na tym, co jest w Biblii napisane, a nie na tym, co wybiegamy i co nam się wydaje. To jest historia wielu z nas, że nie do końca rozumiemy, co jest w Biblii napisane. Jesteśmy tak zabiegani i tak zajęci wszystkim naokoło, zamiast posłuchać, co tak naprawdę Słowo Boże na temat Boga mówi, że potem jesteśmy rozczarowani. I potem mamy frustrację. To ja tak służę, a nie oddał mi dwa razy. To ja tak służę, a doszło do takich wydarzeń. To ja tak służę, a moje dziecko poszło w świat. To ja tak służę, a zawaliło się to wszystko. To ja jestem na każde zawołanie, zawsze gdy potrzeba ja jestem, a taka niesprawiedliwość mnie dopadła. Wiecie, o czym mówię? Wiecie, ja też wiem. My wszyscy wiemy, o czym ja teraz mówię. I to jest właśnie ona. I ona ma pełne pretensje. W jej zrozumieniu Bóg się spóźnił, bo gdyby przyszedł na czas, to Łazarz by żył. Bo gdyby przyszedł na czas, to nie byłoby tej całej hecy. Spóźnił się w jej zrozumieniu. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. I ona dalej ma swój pomysł na to. Ona nadal buduje scenariusz według jej myśli, bo ona mówi mu tak: ja ci to wybaczę, tylko weź go teraz natychmiast, obudź, zmartwychwstań, masz zrobić tak. Ja mam dalej plan. Ty się nie spóźniłeś. Dobra, ja już to teraz rozumiem, a to na pewno jest teraz tak, że jakby teraz będzie tak, jak właśnie miało być. To taki jest, musi być plan. Ona ma dalej scenariusz. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. No ma dalej plan. Ja wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstaniem. Pan Jezus nie mówi, on zmartwychwstanie. Pan Jezus nawet nieszczególnie się odnosi do tego, że on za chwilę faktycznie jakby zmartwychwstanie. Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie to nie jest pewna idea, to nie jest pewna koncepcja filozoficzna, to nawet nie jest to, co nadejdzie. Ja jestem zmartwychwstaniem. Kto jest we mnie, już żyje wiecznym życiem. My już zmartwychwstaliśmy. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że człowiek bez Boga nie żyje, nawet jeśli żyje, natomiast człowiek w Bogu żyje, nawet jeśli nie żyje. Bo on jest zmartwychwstaniem. To nasze życie jest życiem i one się nigdy nie kończy. I Pan Jezus jej to wyraźnie zaznacza. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy ty wierzysz w to? To jest w ogóle druzgocące pytanie.
bo Pan Jezus zatrzymuje jej plany i mówi, czy ty rozumiesz, że ten człowiek żyje, bo mnie poznał? Obojętnie, co mu się przytrafiło. Obojętnie, jakie są okoliczności. Obojętnie, czy ja bym przyszedł i go uzdrowił, czy ja go teraz, to ciało w zmartwychwzbudzę, to nie ma znaczenia. Ja jestem zmartwychwstaniem. Czy ty w to wierzysz? Słuchajcie, to jest ważne pytanie, bo czasami, gdy stoimy dokładnie w tym miejscu i mamy dokładnie te oczekiwania i na przykład umiera komuś dziecko, to jest pytanie, na które sobie odpowiedzieć trzeba. Czy ty wierzysz, że Chrystus jest zmartwychwstaniem? Że w tym nie chodzi o to, że za każdym razem uzdrowi. W tym nawet nie chodzi o to, że na pewno zwłoki wstaną do życia. W tym nawet nie chodzi o to, że kiedyś tam przy czasach ostatecznych on zmartwychwstanie. Czy ty naprawdę wierzysz, że odkrycie Jezusa jest wszystkim, bo on jest zmartwychwstaniem? I to jest największy sukces. I to jest największe niespóźnienie się Boga do czyjegoś życia, że on dla niego jest dawcą prawdziwego życia, które się nigdy nie kończy. I Pan Jezus jej to dobitnie mówi i pyta się, czy ty w to wierzysz? Czy ty miałaś czas usiąść i posłuchać tego, że ja jestem zmartwychwstaniem i jeśli ktoś we mnie wierzy, nie umrze? Że to jest to autentyczne zmartwychwstanie. Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy. Jaka zmiana w ogóle? Nauczyciel, tu jest i wołacie. A skoro to usłyszała, wstała spiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. To jest zupełnie inna narracja, zupełnie inny ton, zupełnie inna historia. Maria jest zwyczajnie po ludzku smutna. To jest tu wyraźnie zaznaczone. Ona pada do nóg Chrystusa. Ona wylewa ten ludzki żal, do którego mamy prawo w takich historiach. Ona po prostu płacze. Ona rozumie, że nie może mieć żadnych pretensji, że to nie o to w tym chodzi. To nie jest ta postawa, Panie, gdybyś to był, tylko to jest ta postawa takiego ludzkiego smutku. Ona pada do stóp Chrystusa i sobie kwili, ma do tego prawo. Kwili, płacze i mówi, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. I Jezus jej nie poucza, jej nie naucza, nic jej nie tłumaczy. Bo to nie jest czas i potrzeba tłumaczenia. Jezus, czytamy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. On ją przytula. On jest przy niej. Ona go nie oskarża. Ona zwyczajnie akceptuje to, co się wydarzyło i zwyczajnie po ludzku odczuwa żal. I zobaczcie, Bóg jej nie poucza. Nie wykazuje jej pewnych rzeczy. On razem z nią cierpi, smuci się, żali tak po ludzku, tak zwyczajnie. Przytula ją do swojego serca. I dalej. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekł do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Czemu on płacze? Czemu Pan Jezus zapłakał? Bo jak ja płaczę, to mój Zbawiciel też płacze. Proste. Proste, bo mnie kocha. Bo tak działa ktoś, kto kocha. I tu mamy do czynienia z taką historią i nie ma tego, co nadinterpretowywać. On zapłakał, bo ona płakała. Zwyczajnie był z nią w tym jej bólu. I to warto sobie uzmysłowić czasami, gdy burzą się fundamenty naszej czyjejś wiary. Czasami, gdy jest naprawdę grubo, naprawdę ciemno, naprawdę mrocznie, gdy się przytrafiło coś,
To nie jest czas, że i ktoś widzi, że ktoś jest smutny, to nie jest czas, żeby go pouczać, żeby go nauczać. Zostaw to na później. Naśladuj Chrystusa. Zapłacz z tą osobą. Przytul. Nie filozofuj. Nie czas i miejsce. Skoro Pan Jezus tak zareagował, my również winniśmy tak zareagować. Natomiast jeśli widzisz, że ktoś bluźni, oskarża, wytłumacz mu. Trzeba było swoją wiarę oprzeć na pismach, a nie na emocjach. Trzeba było nie słuchać świadectw, nie krzątać się, a posłuchać tego, co Boże Słowo mówi. Wtedy nie byłbyś, nie byłabyś rozczarowany, rozczarowana. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. To, co przeczytamy teraz, jest bardzo głębokie. Kiedyś jakby Bóg pozwolił mi w inny sposób spojrzeć na ten fragment, oprócz tego fizycznego, podzielę się z wami tym, ale zaznaczam uczciwie, że jest to tylko moje spojrzenie na ten fragment. Co tam się dzieje? Tam się dzieje tak, jest zmarły. Zmarły co? Nie słyszy czy słyszy? Nie słyszy. Widzi czy nie widzi? Nie widzi. Co go otacza? Ciemność, mrok. To jest nieklawe miejsce. Mało tego, jest kamień. Jest zasłonięty grób. To nie były takie grobki jak nasze, tylko to była taka pieczara, komnata z kamorem, który to wszystko zatykał i zamykał. Niefajne miejsce. A w ogóle obudzić się tam to grubo. I on jest w takim miejscu. I słuchajcie, duchowo to jest takie miejsce, kiedy tak bardzo się wszystko nie poukładało, tak bardzo wszystko jest nie w porządku, że ty już nie słyszysz Boga. Zwyczajnie Go nie słyszysz. Byłeś kiedyś w takim miejscu, że nie słyszałeś Boga? Czy jeszcze jesteś przed tym miejscem? Czy jeszcze nigdy tam nie wylądowałeś? Byłeś już kiedyś w Dolinie Cienia? W Dolinie Ciemności? To jest takie miejsce. Jest naprawdę ciemno. Naprawdę mrocznie. Naprawdę niefajnie. Wydaje ci się, że wszystko zgasło. Że nic nie działa. Wszystko się zachwiało. Otacza cię mrok. Nie słyszysz już Boga. Nie dostrzegasz już Boga. On jest, ale ty Go nie słyszysz. Ty Go nie widzisz. Coś ci przysłania. To nie jest tak, że wy się nie znacie i nie kochacie. Łazarz znał się z Jezusem. Jezus go kochał. Zgoda? Ale w tym miejscu, w tym czasie on jest w miejscu, w którym go nie słyszy, nie widzi. Coś mu go przysłania. Jest ciężko. Jest bez ratunku. I czasami jesteśmy w takiej duchowej opresji, że wydaje ci się, że jakby wszystko umarło. Nie słyszysz Boga po prostu. Trzęsie się strasznie. Jak ktoś jeszcze nie był w tym miejscu, przypomnij sobie te słowa w odpowiednim czasie na potwierdzenie, choćbym szedł przez Dolinę Cienia, a to oznacza, że przejdziesz przez Dolinę Cienia. Taki kozak, żeby ominąć ten psalm, nie jesteś. Nie ma takich kozaków w tej historii. I on jest w takim miejscu i popatrzcie, Jezus wtedy mówi do ludzi, potrzebuje jakby pomocy ludzi, chociaż nie potrzebuje tej pomocy ludzi. On mówi tak. Rzekł Marta, Panie, już cuchnie, bo jest czwarty dzień w grobie, to już tłumaczyłem. Rzekł jej Jezus, czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Aha, wcześniej, usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. Jezus wydaje polecenie. Oni mają usunąć kamień. Jezus wydaje Kościołowi takie polecenie, że jeżeli Kościół widzi, że ktoś z nas jest w tym miejscu, tak się zagubił w tej historii, otacza go tylko mrok, tylko ciemność, on już nie wie, co się stało, on już nie słyszy, on już nie widzi, to my nie jesteśmy po to, żeby docisnąć ten kamień, my nie jesteśmy po to, żeby go zabetonować, my nie jesteśmy po to, żeby poczekać, aż on tam umrze, tylko my jesteśmy po to, żeby odsunąć ten kamień, pomóc temu człowiekowi, dopuścić tam trochę światła, trochę powietrza, spowodować, że ktoś coś usłyszy, że ktoś coś zobaczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kościół jest takim narzędziem do tego i niech to Kościołowi nigdy, nigdy nie ucieknie. I kiedy to już jest usunięte, to Jezus wzniósł oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci,
żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Jezus wyjaśnia, że On się nie spóźnił. On się nie spóźnił. Tylko ten plan był większym planem niż Łazarz. Ten plan to był plan dotyczący Jego uczniów, Marii, Marty. To był plan dotyczący Żydów, którzy mieli to zobaczyć. To był plan kazania z 15 marca 2024 roku, który wygłosi Kurylas. On się nie spóźnił. On miał wszystko pod kontrolą cały czas. Nic się nie wymknęło z Bożego planu. Nie spóźnił się wcale. Prawdą jest, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Chociaż czasem z perspektywy pojedynczego człowieka to może wyglądać inaczej. Chociaż czasem z perspektywy pojedynczego człowieka coś może być niejasne, coś może być niedotłumaczone, coś może być do góry nogami. Ale z perspektywy Bożej wszystko jest pod kontrolą i Bóg się nie spóźnił wcale i w ogóle. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I to znowu chcę się z wami podzielić tą końcówką, czyli jakby jest ten człowiek w mroku, jest Kościół, który pomógł. I ten człowiek bardzo często w takiej chwili, to jest taka przestroga do nas, jest związany oczekiwaniami Kościoła. Kościół ma teraz jakieś oczekiwania. Ty już więcej tak nie postąpisz. Tobie się już więcej tak nie przytrafi. Teraz będziesz słuchał i robił to i tamto. Teraz będziesz robił to, co ci powiemy, bośmy cię uratowali. Wiecie, to są właśnie te powiązania. Teraz będziesz funkcjonował tak, jak my chcemy, żebyś ty funkcjonował. A Pan Jezus mówi: przestańcie. Odwiążcie to wszystko. I pozwólcie temu człowiekowi żyć. Oddychać. Popełniać decyzje. Popełniać błędy, rozwijać się w Chrystusie. Dajcie Mu oddychać, bo On nie jest waszym niewolnikiem, tylko waszym przyjacielem, waszym bratem. Dzisiaj się potknął On, jutro się potkniesz ty. I nie chcesz, żeby po twoim potknięciu przywiązali ci wszędzie łańcuchy i trzymali cię jak psa na uwięzi. Nie chcesz. Więc ty tego drugiemu człowiekowi też nie rób. Rozwiąż go i pozwól mu żyć. Pozwól mu oddychać. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrozumieć odnośnie Bożego czasu i tego, że Bóg się nigdy nie spóźnia, jest taka pewność, że Bóg jest doskonały i wszystkie Boże plany są doskonałe. Tylko tak jak mówię, czasami z perspektywy pojedynczego człowieka nie rozumiemy ich. Zwyczajnie ich nie rozumiemy. Biblia naucza, że jeszcze zanim się urodziliśmy i aż po ostatni nasz oddech na ziemi, Bóg ma wszystko zaplanowane, wszystko poukładane, nic mu się nie wymyka spod kontroli. On jest absolutnie nad tym wszystkim, przy tym wszystkim, poza tym wszystkim. Mało tego, żadne wydarzenie w historii ludzkości nie sprawiło i nie sprawi, aby jakkolwiek mógł się zaburzyć Boży plan. I to jest taki aksjomat, który musi nam towarzyszyć przez całe życie. Aksjomat to jest coś więcej niż doktryna. To jest absolutnie niepodważalne. To nam musi towarzyszyć. I kiedy to rozumiemy, to teoretycznie powinno nam być łatwiej, no bo rozumiemy tą suwerenność Bożą, że łatwiej powinno być nam, gdy oczekujemy na jakieś Boże działanie, gdy wymaga coś jakiejś cierpliwości, ale tak nie jest. Dlatego, że w tych historiach bardzo często odzywa się nasza ludzka natura, taka nasza ludzka potrzeba jakby załatwienia czegoś na szybko, na teraz, a zwłaszcza to dotyczy współczesnego Kościoła, bo my jesteśmy wytworem cywilizacji instant. Mamy obiady instant, mamy turbo rzeczy instant, mamy wszystko instant, tu i teraz. Na szczęście Boga nie mamy instant i tak Pan Bóg nie działa. A cierpliwość
i taka łagodność, takie oczekiwanie i zaufanie jest jedną z charakterystyk owocu Ducha Świętego. I nie powinniśmy się jej pozbyć. Nie powinniśmy ją zastąpić Bogiem kuksu. Bóg jest bardzo zadowolony, gdy Mu ufamy, nawet jeśli nam się wydaje, że On się spóźnił. Bóg jest bardzo zadowolony, gdy rozumiemy, że On ma pewien z góry ustalony wieczny harmonogram i On często kłóci się z naszymi planami. Bóg jest bardzo zadowolony, kiedy okazujemy Mu zaufanie, kiedy nasza zdolność do czekania i do niedyskutowania z Bożym planem jest bardzo powiązana z ufnością Panu Bogu. Gdy ufamy Bogu całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i podporządkujemy swoje serce, swoją duszę i swój umysł do Bożych planów, zwłaszcza wtedy, gdy ich nie rozumiemy. Zwłaszcza wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia one się wydają nie takie, jakie żeśmy chcieli. Zwłaszcza wtedy mówimy o zaufaniu względem Boga. Żeby w pełni ufać Bogu, żeby wejść w taką postawę, żeby nie dojść nigdy do takiej pułapki, że Bóg się spóźnił, to musimy Boga znać. I teraz uwaga, Boga możesz poznać tylko tak, jak poznasz Boże Słowo. Dlatego, że prawdą o Bogu jest to, co jest napisane tu, a czasem się zdarza, że to, co my sobie opowiadamy o Bogu, wcale prawdą o Bogu nie jest. Jest naszym błędem. Dlatego, że nasze świadectwa, nasze historie, nasze wyobrażenia, nasze plany nie są nieomylne. Nieomylne jest tylko i wyłącznie Boże Słowo. A my jesteśmy nieomylni tylko tam, gdzie mówimy dokładnie tak, jak mówi Boże Słowo. Gdy kwestionujemy te podstawowe prawdy Boże, gdy uwikłamy się w jakąś sytuację i szukamy wskazówek, jakiegoś uwolnienia od trudnej sytuacji, to musimy pamiętać, że mamy być spokojni, bo Bóg dokładnie wie, gdzie jesteśmy w naszym życiu, w jakim konkretnym momencie jesteśmy, co konkretnie się wydarzy i albo pozwala nam, żebyśmy tam byli, albo nas stamtąd wyprowadza, ale zawsze ma wszystko absolutnie pod kontrolą, zwłaszcza te trudne chwile, te trudne doświadczenia, te trudne próby. Bo Biblia mówi, że te wszystkie rzeczy działają dla dobra tych, którzy kochają Boga. To jest tu napisane. Bóg słyszy płacz swoich dzieci i odpowiada na wołanie, ale uwaga, zgodnie z Jego planem, Jego doskonałą wolą, Jego czasem i On się nigdy nie spóźnia, ale z Jego perspektywy, a nie z naszej perspektywy. To jest trochę tak, jak tkanie obrazu nićmi. Ktoś, kto tka obraz, widzi wszystko do góry nogami i od tyłu i tka i gdy drugi na to patrzy, on nie wie, o co chodzi, dopóki to nie zostanie obrócone. I nagle wszystko jest doskonałe, jest czytelne, jest widoczne. Któregoś dnia wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie nasze próby, wszystkie nasze cierpienia zostaną obrócone i zobaczymy, że Bóg miał doskonały plan względem naszego życia, chociaż my widzieliśmy tylko fragment i czasem on się wydawał niedoskonały, chybiony, a nawet postawiony na głowie. Psalm 34 mówi tak: bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. I na sam koniec Rzymian 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie dajmy sobie tego wydrzeć z serc. Amen.
mi powierzyłeś. Każde zadanie. Modlę się tak, mój Jezu, nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie twoim uśmiechem. Czyń moje życie twoim uśmiechem dla innych. Kiedy już zdołam wypełnić wszystko, co mi powierzyłeś, każde zadanie. Modlę się tak, mój Jezu, nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, życie twoim uśmiechem dla innych. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie twoim uśmiechem dla uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.